mógłbyś mi powiedzieć, który dzisiaj? 14. 14. Jesteś pewny? Oczywiście, kochanie, wczoraj był 13. Czy mógłbyś mówić normalnie? Oczywiście, kochanie, gdybym miał szczękę. A co zrobiłeś ze swoją szczęką? Chyba nie zostawiłeś jej na nocnym stoliku, służąca się jej boi. Gdybym wiedział, co z nią zrobiłem, miałbym ją w ustach, kochanie. Piłeś coś ostatnio? Na z tej ostatniej rozmowy nic nie piję. Ale kawę chyba pijesz. Kawę? Tak, piję dużo kawy. Poczekam, a zastygnie. Panie komendancie. Czego? Niczego. Czy dzisiejsza data coś ci mówi, kochanie? To data śmierci mojej sztucznej stęki. Tak myślałam, kochanie. Co myślałaś, kochanie? Że nic ci nie mówi. Kochanie. Wiem, że 14 urodził się konstruktor wieży Eiffla. Jak on się nazywał? A tak naprawdę, to o co chodzi? Gdzieś są ta rocznica ślubu. No tak. To zupełnie niewytłumaczalne. Dlaczego ona wciąż mówi o rozwodzie? Zobaczysz, jak przyjdzie po południu. Będzie na ciebie krzyczeć, czy też coś ci zrobi? Rok temu wysypała mi na głowę kozna śmieci, a krzyczała 2 lata temu. Mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. W tym roku przyjdzie z kwiatami. W domu czeka na nią niespodzianka. 150 róż i liści. Co się stało? Nie mogę przestać. Nie możesz przestać? Bierzesz coś? Nie mogę przestać go kochać. Trzeba czekać, aż sam się za ciebie weźmie. Czekać? Może kiedyś coś połknie albo zapali skręta? To są jednak bardzo niedoskonałe istoty, co? Dziś mieliście wyjątkowo dobrą kawę. Może byś nam trochę zostawił? Zróbcie sobie nową. Zmień ubranie, zmień fryzurę, odsłoń nogi, zasłoń nogi. Bądź mądra, bądź głupia. Tak myślisz? Cezary. To nie moje zęby. Moje mam tutaj. Znowu przyszły na ciebie skargi. Dzwonili ze stołecznej, że interweniował u nich jakiś facet, któremu pobiły synka. Ten synek dłubał sobie w zębach kijem bejsbolowym. Dotąd nie wiem, jak udało mi się go pobić. Przyszły też listy od oburzonych mieszkańców. Piszą, że jesteś nieuprzejmy i opryskliwy. Pewne małżeństwo wyzwałeś od głupków. A jedna staruszka uznała cię za najbrutalniejszego policjanta roku. Wiem. Może to jakoś skomentujesz? Po prostu, jak ktoś jest kretynem, to się denerwuje. A jak ktoś jest starą, złośliwą czarownicą... Cicho! Jak tak dalej pójdzie, napiszą o nas w prasie. A jak napiszą o nas w prasie, ja napiszę twoje zwolnienie. Czy to jasne? Ja po prostu jestem sprawiedliwy. Czy to jasne? Tak jest. Proszę panów. Witamy! Witamy! W naszych niskich progach. Może herbatki? Kawę niestety straciliśmy. Potrzebuję pomocy. Pomoc to nasza specjalność. Zechce pan spocząć. A może partyjkę? Nic tak nie odpręża, jak trafienie do dziurki. Proszę pana, ja nie przyszedłem tutaj trafiać do dziurki, zostałem zgwałcony. Byliśmy blisko tematu. Kto pana zgwałcił? Dobrze wiem, kto. Cudownie, to nam ułatwi śledztwo, więc kim był ten niegrzeczny świntuch? Przepraszam, czy może pan zachowywać się normalnie? A czy według pana zachowuje się nienormalnie? Tak. A co nienormalnego widzi pan w zwykłej grzeczności? Proszę pana. Owszem, pan próbuje być grzeczny, ale mówi pan jak kobieta.
Słuchaj pan! Nie, nie proszę pana, nie mówię jak kobieta. Staram się być uprzejmy. Czy to moja wina, że kobiety czasem bywają uprzejme? No ale wydawało mi się... Wróćmy do sprawy! Więc został pan zgwałcony. No i co teraz powiesz, gnojku? Trzeba było pilnować roweru, a nie kupować lody! Zamknij paszczę, cioto! To była cała banda. I oni wszyscy pana? One. To były 4 kobiety. Kobiety? Tak. Nie najmłodsze, ale wysportowane, bardzo silne. Kobiety zgwałciły pana. 4. A nie 6? Proszę pana, ja tu przyszedłem zgłosić przestępstwo. A może było ich 8? 2 czwórki do brydża. Albo 9. 2 czwórki i sędzia. Chciałbym porozmawiać z pana zwierzchnikiem. A po co? Pan jest niegrzeczny i uniemożliwia mi pan zgłoszenie przestępstwa. Nie, głupku! Uniemożliwiam ci zawracanie głowy! Co pan powiedział? To co słyszałeś, stuknięty bęcwale, przychodzisz tu z jakimiś bzdurami, żeby mi zepsuć humor. No nie, tego już za wiele! Tego już za wiele, stare, durne ciele. Opiszę pana postępowanie w gazecie. Co? Jestem dziennikarzem. Przepraszam. O, źle się poczułem. Po postrzale w zeszłym roku miewam ataki zrzędzenia. Moja mama też to miała. Wygodnie panu? Wygodnie? To świetnie. A jak tam pańskie spodnie, co? Wygodnie im na krzesełku. Buty. Też mają komfortowe warunki. Codziennie pastujemy. Więc co to za małpy wyrządziły panu krzywdę? Myślę, że to były. Czy jeżeli złapiemy i zgwałcimy, będzie pan usatysfakcjonowany? No wie pan. Bo inaczej trudno będzie udowodnić przestępstwo. Żeby była zbrodnia, potrzebne jest narzędzie. A kobiety, jak wiadomo, tego narzędzia nie mają. Posłużyły się moim. Czy ma je pan przy sobie? Słucham? Pytam, czy ma pan narzędzie zbrodni, czy też je panu... Nie, mam je przy sobie. Posłużyły się nim, a potem zostawiły je w spokoju. Na miejscu? Tak, tam gdzie zwykle bywa. Czy je zepsuły? Chodzi mi o to, czy poniósł pan także uszczerbek na zdrowiu? Oczywiście, że poniosłem uszczerbek. Zostałem zgwałcony przez 4 niewyżyte lesbijki. Błąd, lesbijki nie gwałcą mężczyzn. Chyba, że są zbaczone. No tak, a motyw? Wie pan, że coś takiego przyśniło mi się raz w życiu. I mimo, że co niedziela dawałem na tacy, to już nigdy. To była połowa kadry polskich koszykarek do cholery. Tak? A skąd pan wie? Były wyższe ode mnie. To nie takie trudne. Wystarczy jeść kaszę w przedszkolu. Były ogromne. Miały wąsy. Nie, przepraszam, nie było tego pytania. Przyjechały tu na mistrzostwa, przyszły do baru i tam mnie musiały namierzyć. Do jakiego baru? Jestem barmanem w barze Inaczej. W tym barze dla części rowerowych? Tak, i dla lesbijek. Szalały tam do rana, a potem napadły na mnie w parku. To źle wróży naszej koszykówce. Proszę to przejrzeć. Może natknie się pan na zdjęcia gwałcicielek. Witaj, siostrzyczko. Byłaś w szkole i zaszła kolejna tragedia. Dostałam 6 z chemii. To znaczy, że zdasz do następnej klasy? Nie wiem, oprócz 6 mam jeszcze 4 tały. To co się stało? Spotkałaś Mojżesza? Zrobiłam klej. Wszyscy zrobili papierki lakmusowe albo alkohol. A ja zrobiłam prawdziwy klej do papieru. Nie ma ich w tej gazecie, macie inną? Przejmuje pana ta policjantka. Jest specjalistką od trudnych przypadków. Proszę pani, stała się rzecz straszna. Zamknij paszczę, cioto! Przepraszam, czy mógłbym wrócić do pana? Pan sobie świetnie radzi z moim przypadkiem. Co to za dupek? Pan jest dziennikarzem. Gdzie pan pisuje? Kwartalnik. Kocham pana. Kwartalnik? A więc następny numer wyjdzie za 3 miesiące? Dupko! To co z nim zrobimy, koleżko? Zabijemy! Wiesz co, jednak chyba wydaje mi się, że wolałem cię jako kobietę. Naprawdę? Przykro mi.
Przepraszam. Przyniosłam wam klej. Dziękujemy, było nam bardzo miło, nie potrzebujemy kleju. Klej każdemu się przyda. Idź sobie, albo zgwałcą cię cztery ogromne koszykarki. Włóż to. Kupiłam dla córki. Sukienka? Jutro mi oddasz. Śliczna. Od Armaniego warta cztery pensje. Czasami trzeba skleić skoro szyty. Przepraszam, czy ktoś tu się jeszcze mną zajmuje? Nie, teraz omawiamy problem kleju. Chcę się widzieć z komendantem. Jutro. Dzisiaj komendant pije kawę. Pan jest najbardziej niegrzecznym, niesympatycznym, nienormalnym policjantem, jakiego widziałem! Nie widział pan jeszcze naszego komendanta? Połknąłem coś! Oczywiście. Wszyscy robili papierki lakmusowe. Albo alkohol. Ale ty musiałaś zrobić klej. W kawie było coś obrzydliwego. Ruszało się i chciało mnie ugryźć. Niemiecka scenka na licencji Spielberga. Nie wyplułem tego. Nie? Mam to w żołądku. Będzie trudno wydalić zęby. Przepraszam. Zostałem zgwałcony. Mam większe kłopoty niż nadmiar przyjemności. Puknąłem obcego. Stanowczo domagam się! Zjeżdżaj stąd albo cię kopnę w dupę. Chodź, Władziu, zaprowadzę cię do przychodni. Ale co to mogło być? Ja bym nie mówił od razu. Powiedziałbym za chwilę na ulicy. Powiem ci w przychodni. Bardzo przepraszam za oblanie klejem. Chciałabym dodać, że jest to klej do papieru, ale może też być klejem uniwersalnym. Jest bardzo wydajny, nie plami i schodzi od wody. Do widzenia. Powiedziała, że to się zmywa wodą. Zła sukienka. Z przeceny. Jak niedroga, kupię taką Joli. To się tak nosi? Jestem przyklejona. Do głowy i do... Co za szczęście! Moja siostra wynalazła super klej. Będę bogaty. Odklej mnie! Ta na czole może ci zostać. Wyglądasz jak Platon. Oj, masz mokre ręce. Nie mogę oderwać ręki. Szarpnij mocniej. Ale nie mogę oderwać mojej ręki od twojej. Przestań, to wcale nie jest śmieszne. Też tak myślę, do cholery. Czy możecie zabrać te ręce? Dobrze wiesz, że nie. Jak wam nie wstyd? Przykro mi, ale przykleiłem się do mojej koleżanki. To widzę. Więc przyszła się pani pogapić? Czy może coś się stało?
No nie, to niesamowite. Co niesamowite? Nigdy nie widziała pani sklejonych policjantów? Pan jest obrzydliwy. Dość tych inwektyw, ty skrzecząca, pustogłowa babo! Co? Ja napiszę o tym do gazety. Mój mąż jest dziennikarzem. Ze swej strony pragnę jednak zapewnić, że trzymam ręce między nogami mojej koleżanki w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Dzień dobry pani. Hej, dlaczego trzymasz jej rękę między nogami? Trzymam jej ręce między nogami, ponieważ moja siostra przyniosła klej, który zrobiła w szkole. I kiedy komendant połknął szczękę tego oto policjanta, rzuciła tym klejem o sufit i wszyscy się posklejaliśmy. No, to teraz ma pani jasność. Pan jest chory. Twoja siostra mówiła, co się zmywa wodą. Mogę pani pomóc? Co się stało wnuczce? To mój syn! Przepraszam. Jest świeżo pastowane. O. I z wodą zrobiło ślisko. Niech pani mnie obejmie za szyję. A teraz nogami. Może pani zejść? Może pani zejść? Proszę. Czaruś, pan od chemii powiedział, że po zmieszaniu z wodą ten klej wchodzi w związki ze skórą. Chciałam tylko, żebyś wiedział. Słuchaj ze mnie, kobieto. Boguś, leć po tatusia. Nie! Zboczone świnie. Mój mąż poświęci wam całą stronę. Sama jesteś zboczona. Kto mnie objął nogami? Bo pan mi kazał. A gdybym ci kazał objąć nogami tramwaj, to byś się zgodziła? Ale pan nie jest tramwajem, mój mąż wam tego nie wybaczy. A jakby on był trolejbusem, to by nam wybaczył. A jaką cholerę w ogóle pani przysła? Chciałam zgłosić, że na ulicy stoi facet przyklejony do latarni. Został dzisiaj zgwałcony przez 4 lesbijki. Stępień zabierz ją stąd. Witam przedstawiciela prasy. Bardzo mi miło. Mój syn powiedział, że tu gwałcą moją żonę. Dziecięca wyobraźnia. Widzi pan, żebym kogoś gwałcił? Dziwnie pan wygląda z tą kolumną. A czy ta kolumna przypomina pańską żonę? Przepraszam. Zbiorę gówniarza na kwaśne jabłko. Może pan jeszcze dołożyć 2 pasy ode mnie. Poszedł! Wrócił! Wrócił mi skurcz stop. Przepraszam, ja nie byłbym dziennikarzem, gdybym mnie spytał, co pan robi z tą kolumną? Nic. A może pan tu podejść? Mogę. No to... Ale nie chcę. A jednak proponuję... To wolny kraj. Każdy sobie może stać przy kolumnie. Co pani jest? Nic mu nie jest, to jest manekin. Tego tu nie było. Kiedy? Kiedy byłem tu poprzednio. Było tu? Nie. Sugeruje pan chodzącego manekina? Co manekin robi na posterunku? Stoi dla ozdoby. W takiej pozycji. Tu
Tu nie wolno fotografować! To wolny kraj, każdy może pstrykać. Tu nie wolno! Tak? To niech pan zostawi kolumienkę i zabierze mi film. No jasne. Typowy dziennikarz. Wpuścić was gdzieś, to widzicie, jak zostaną z gliszcza. Powinni was zrzucać na tyły wroga. Ten manekin się przesunął. Bo było mu niewygodnie. Może by pan poszedł do psychiatry? Co się tu dzieje? To jakiś eksperyment. Nie wolno wam ukrywać tego przed prasą. Pan jest z gazety dla obłąkanych? To mnie kopnęło. To jest dziennikarz. Napisze o nas. Moja sukienka. Zostaw tego manekina! To nie jest manekin. Oczywiście, że nie. To jest nasza policjantka. Pan też zwariował? Bo wszyscy bierzecie ją za policjantkę. Zofio, powiedz im, że to manekin. Moja sukienka! Manekin proszony jest do mnie do gabinetu. Tylko nie do gabinetu! Cezary, do mnie. Nie mogę. Jak cię nie będzie u mnie za 10 sekund... Ćwiczę obronę kolumny Zygmunta. Nie jest manekin. Ja udowodnię to i opiszę. Moja sukienka! Odkupię ci. Aha. Powiedz coś jeszcze. Zaraz cię obudzę. Pobicie dziennikarza na służbie. Jesteście skończeni. Obmacywanie policjanta na służbie. 3 lata! Mam rozpuszczalnik. Do diabła z rozpuszczalnikiem. Otóż aparat. No w środku jest film. Otwórz aparat. Ale film się prześwietli. Do cholery, choć raz w życiu zrób to, co cię proszę, złośliwa gumniaro. A rozpuszczalnik? Do diabła z rozpuszczalnikiem. Wystarczy to, co napiszę. Bardzo proszę, żeby pan opisał prawdę ze szczegółami. Próbuje pan ratować skórę? To będzie tak. Pisałem właśnie kolejny przejmujący reportaż, kiedy wpadł mój syn i powiedział, że policjanci gwałcą mi żonę. A właśnie, gdzie jest moja żona? Poszedłem na posterunek, a tam jeden policjant stał przyklejony do kolumny, a jego koleżanka miała przyklejoną jedną rękę w kroku, a drugą do czoła i udawała manekina. Mojej żony nigdzie nie było. Czy ta kobieta, którą gwałci Stępień, to jego żona? Jaka gazeta wydrukuje podobne bzdury? I dlaczego oni to robią na moim biurku? Józef, nareszcie! Niech pan natychmiast puści moją żonę. Żonie, pan mamy puści. Ja mam rączki tutaj. Aneta, puść go natychmiast. Nie mogę! Złaż z niego dziwko! Nie mogę się oderwać! Mam tak wyjść na ulicę? Tak! Kręgosłup mi pęknie, ja nie mam już 40 lat! Wstępień! Czy ty wiesz, co to znaczy wydalać szczękę? Jaką szczękę? Bolało? Bolało. Ale odzyskałem ją dla ciebie. Proszę bardzo. I tak miałem ją zmienić. Masz bezpłatne nadgodziny do 2000 roku. Myślałem, że mnie zastrzelisz, jak pomyślę sobie, co to znaczy wydalać scenkę. Moja sukienka. Ale nie, to nie jest tak, jak myślisz. Zaszło nieporozumienie. Natychmiast puść tę dziwkę! Tylko nie dziwkę! I robisz mi to w rocznicę ślubu. Z taką wywłoką. Łączy ich specjalny rodzaj kleju. To ona się do mnie przykleiła. Ja mam rączki tutaj.
To na czym ona się trzyma? Przychyliliśmy się do siebie, bo ona upadła na podłogę, a jak ją podniosłem, objęła mnie nogami. Ale pamiętałem o naszej rocznicy. Kochanie! Kochanie! To nie moja wina, że moja siostra jest nienormalna. Stosowanie odpowiedzialności zbiorowej mija się w tym przypadku z celem i jest z gruntu niesprawiedliwe. Sukin syn, jak mogli mnie tu zostawić? Przepraszamy, że panu przeszkadzamy, ale chciałobyśmy zgłosić... Wczoraj zostałyśmy zgwałcone. W nocy w parku zgwałcił nas jeden barman. Był już u nas i wszystko opowiedział. Aresztowaliście go? Nie. Przykleił się do latarni. To my już pójdziemy. Czy panu się coś stało? Przykleiłem się do słupa. I jest pan tu zupełnie sam? Niestety. Nie za ładny. A tamten mały w parku to co był, Leonardo DiCaprio? Masz rację, przykryję się go gazetą. Miłe pani, owszem, kiedyś mi się to śniło, a nawet parę razy dałem na mszę. Ale wtedy byłem dzieckiem. Oła.